powiedzieć, że historia zatoczyła koło tutaj na Grzybowie. W listopadzie 2000 roku w sąsiedztwie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, będącej już na Zielonej 37, pojawiła się Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, ponieważ władze państwowe przekazały budynek tej dawnej szwedzkiej wieży, owej pasty, organizacjom związanym z kombatantami Powstania Warszawskiego. Wraca taki wielokulturowy klimat w tę okolicę, bo jest tutaj Instytut Austriacki, jest wiele instytucji i firm zagranicznych, powstają kolejne budynki biurowe. Na Placu Grzybowskim odradza się życie żydowskie, nie tylko wyznaniowe, ale również świeckie, i to spotkanie Warszawy chrześcijańskiej z żydowską znów na Placu Grzybowskim ma miejsce. Przy Grzybowskiej też sporo Wietnamczyków, rodzin wietnamskich się osiedla, czyli można powiedzieć, ten klimat Warszawy otwartej, wielokulturowej metropolii znowu wraca. A to, że jest coraz większy ruch tutaj w tej okolicy, też dowodzi, że miasto wraca. Tak jak wszędzie metro zawsze działa miastotwórczo, więc można przypuszczać, że jednak miasto wróci i te puste ulice zapełnią się budynkami, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli będzie warto wysiąść na stacji metra Świętokrzyska, bo będzie gdzie pójść.